Cześć, nazywam się Czarna. Witamy w kolejnym odcinku z serii o zapomnianych krainach. Dzisiaj opowiem Wam o drakonach i diabelstwach. Drakoni. Jest to rasa smoczych istot natywnie zamieszkujących Abeir, bliźniaczą do Toril planetę. Podczas plagi czarów zostali oni przeniesieni z Abeir na Toril, w większości zamieszkując kontynent Lerkond. Wiedza o pochodzeniu tej rasy jest niepewna i obrosła w wiele mitów. Ferońscy mędrcy wierzyli, że drakoni zamieszkiwali Uther i tam w czasie plagi czarów zostali zamienieni w smocze kreatury. Oczywiście te wierzenia nie są prawdziwe. Kolejna zaś legenda opowiada o tym, jak Asgorad, pierwszy i największy ze smoczych bogów, stworzył ich jako sługi smoków. Delikatna wariacja tej legendy była powszechna pośród drakonów Stymanter, którzy silnie wierzyli, że ich rozpoczął się właśnie od niewoli. Kolejna z legend, jedna z ciekawszych, mówi o tym, jak w czasie wojny między bogami został zabity Asgorad, a drakoni powstali z jego rozlanej krwi. Niezależnie od legendy, drakoni byli niewolnikami smoków przez milenia. Choć okazjonalnie wznoszone rebelie dawały niektórym wolność. Podczas plagi czarów mającej swój początek w 1385 roku Rachuby Dolin, część drakonów przeniesiona została z Abeir do Toril, by tam odnaleźć większą akceptację pośród sąsiadów oraz czasami migrować w dalsze rejony zapomnianych krain. Uwielbienie drakonów do honoru odznaczyło się głęboko w ich kulturze. Największym przewinieniem wśród przedstawicieli tej rasy było złamanie przysięgi. Jeżeli już do tego doszło, drakoni zwykli godzić się z pokorą ze wszystkimi konsekwencjami swego krzywoprzysięstwa. Żyjące pośród nich opowieści o tyranii i okrucieństwie smoków wytworzyły głęboko zakorzenioną nienawiść do tych bestii. Pomimo, że smoki Torilu nie miały udziału w zniewoleniu drakonów, część z nich podjęła się polowania na te olbrzymie bestie, by tak jak na ojczystej planecie Abeir móc pozwolić ludowi żyć swobodnie. Co ciekawe, nienawiść do smoków idzie w parze z oddawaniem czci smoczym bogom takim jak Bahamut. Drakoni, tak jak rasa krasnoludów, byli bardzo praktyczni, jeżeli chodzi o sztukę i niewiele przedmiotów tworzyli z artystycznych pobudek, jednakże były to rzeczy wykonane z należytą starannością. Charakterystyczne dla drakońskich rzemieślników było połączenie motywów naturalnych i smoczych przy użyciu szlachetnych metali i klejnotów. Co paradoksalne, pomimo swojej niechęci do smoków, drakoni często kochali biżuterię, obwieszając się wszelkiej maści kolczykami, naszyjnikami czy też pierścieniami. Zachowywali się przy tym praktycznie smoczo. Szło to również w parze z kolekcjonowaniem owych kosztowności. Diabelstwami nazywamy ludzi dotkniętych czarcią krwią. Sfery dotknięci ci pierwotnie postrzegani jako źli i przebiegli obecnie określani są mianem chaotycznych. Pomimo wrodzonej natury skłaniającej ich do zła, walczą ze swoimi instynktami, tym samym poddając w wątpliwość stereotypy na ich temat. Obdarzeni nieraz darami, po swoich przodkach posiadają zaostrzone zęby, rogi czy emanują odorem siarki. Ich oczy często są nienaturalne, przybierały różne odcienie czerni, czerwieni, bieli, złota czy nawet srebra. Diabelstwa, które rodziły się niepodobne do ludzi, zabijane by zwykle przez przerażonych rodziców zaraz po swoim urodzeniu. Inne zaś doświadczyły prześladowań zarówno w czasie dzieciństwa, jak i w życiu dorosłym. W 1350 roku Rachuby Dolin sabat czarnoksiężników zwany trzynastką Torilu wykonał rytuał, który na stałe związał diabelstwa z krwią Asmodeusza, tym samym zmieniając ich pochodzenie związane z samym arcydiabłem. Celem ich było ustanowienie Asmodeusa bogiem tej rasy, zapewniając mu wystarczającą moc pochodzącą od wyznawców. Kiedy w czasie plagi czarów Asmodeus stał się bogiem, na skutek rytuału, wszelkie diabelstwa rodzące się posiadały podobne diaboliczne cechy. Dopiero w późnych latach XV wieku linia krwi diablon zaczęła się różnicować. Tak jak pozostałe rasy, których korzenie związane są z wieloma innymi, tak i diabelstwa nie mają swojej własnej, wykształconej kultury. Podejście do niej zależało też od poszczególnych jednostek, które albo akceptowały, albo odrzucały swoje diaboliczne pochodzenie. Osobniki zafascynowane swoim dziedzictwem poddawały się mrokowi, splątając swoje diabelskie intrygi oraz szukając popleczników.
Inne, zawstydzone swoim pochodzeniem, za wszelką cenę starały się uciec od podążających za nimi cieniami. Czyniąc dobro, chcieli odpokutować za zło, które po części je poczęło. Ci mniej odważni byli ukrywani przed światem. Bez względu na motywację diabelstwa często nie ufały sobie nawzajem, w myśl tych samych uprzedzeń, z jakimi się zmagały od dzieciństwa. Na dzisiaj to wszystko, mam nadzieję, że Wam się spodobało i zapraszamy na kolejny odcinek.